mecz nie może odbyć się w Tiraspolu. No i mecz ostatecznie został rozegrany w Kiszyniowie. Oto skład Mołdawii, Kramuc w bramce, dalej Lungu, Lasencow, Oleksici, Czinsus, to obrona, w drugiej linii Kowalciuk, Iwanow, Pryganiuk, Bursuk i Rogaciow i w ataku Juri Mitriew i skład Włochów, w bramce Buffon, w obronie Bonera, Nesta, Materazzi, Zambrotta, w drugiej linii Ambrosini, Gattuso, Pirlo, tu jest błąd, Diana i w ataku Gilardino i Del Piero. Spotkanie prowadził Michal Benes, arbiter z Czech. A to Wiktor Pasulko, trener Mołdawii, były reprezentant Związku Radzieckiego. 8 razy grał w zbornej, srebrny medalista Mistrzostw Europy z 1988 roku. W swojej karierze grał m.in. w Spartaku Moskwa, Czernomorcu, Odessa, Fortunie, Köln i Eintrachcie Brunswick. Faworytem spotkania w Kiszyniowie oczywiście reprezentacja Włoch. Ona świetnie rozpoczęła eliminację, pokonała u siebie bardzo niewygodną dla wszystkich Norwegię. 2-1, nie bez wysiłku. Prowadzenie uzyskali w tym meczu Norwegowie, ale Włosi grali skutecznie i strzelili dwie bramki, zdobyli 3 punkty. To był bardzo trudny debiut Lippiego, debiut w eliminacjach, bo prawdziwy debiut to był mecz towarzyski z Islandią, przegrany 0-2 przez reprezentację Włoch. Popatrzmy, Del Piero, dobra to była sytuacja, ale Diana minimalnie nad poprzeczką. Mołdawia słabo rozpoczęła eliminację do Mistrzostw Świata, przegrała 0-3 ze Słowenią, ale popatrzmy, Bursuk i obok bramki Gianluigi'ego Buffona. Dobra to była sytuacja, 15 minuta. Popatrzmy jeszcze raz. Chyba rację mają Włosi, którzy sygnalizują, że Bursuk był na pozycji spalonej. Ale przytomnie Kowalciuk znalazł swojego partnera i niedużo zabrakło do szczęścia reprezentacji Mołdawii. Mówiłem już o tej porażce z Węgrami, 0-3, nie było trzęsienia ziemi w reprezentacji tego kraju, opuścił tylko zgrupowanie Aleksiej Savinow, który zdaniem trenera był odpowiedzialny za pilnowanie Acimowicza, strzelca 3 bramek dla Słowenii, zastąpił go Stanisław Iwanow, który w tym meczu gra z numerem 8. Włosi. Z wielką ochotą do gry Del Piero, który wrócił do reprezentacji po kontuzjach. Oto właśnie Del Piero, on strzelał i on trafił piłką w słupek. Dobre dośrodkowanie, świetnie znalazł się Del Piero, ale piłka trafiła w słupek. Aimo Diana, kolejny rzut rożny dla Włochów. Jeszcze raz dośrodkowanie. Gattuso, mocne uderzenie, zablokowane. Jevgeni Hamruc ratuje sytuację, ale Michal Benes wcześniej odgwizdał pozycję spaloną któregoś z zawodników włoskich. Marcello Lippi objął reprezentację po Giovannim Trapattonim. Próbował nowego systemu ze swoim zespołem. 4-3-1-2. No ale okazało się to wielkim niewypałem w meczu z Islandią. Przypomnę, porażka, już o tym mówiłem, 0-2. W tym meczu Włosi starym systemem 4-4-2. Podobnie jak w meczu z Norwegią. Zresztą Lippi bardzo obawiał się tych dwóch spotkań. Różne style tych przeciwników. Piłkarze włoscy jeszcze nie rozpoczęli rozgrywek ligowych, a więc nie są w pełnej dyspozycji. Stąd troszeczkę przemeblował Lippi skład w porównaniu z tym, w którym Włosi grali z Norwegią. Inna sprawa, że nie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Totti, skończyła mu się już dyskwalifikacja za Euro 2004, za niesportowe zachowanie. Teraz jest kontuzjowany,
Kontuzjowani są także Antonio Cassano, Simone Perotta, także zawodnicy Romy. No ale Lippi zdecydowanie korzysta z młodych piłkarzy, aż 6 mistrzów Europy do lat 21 w reprezentacji Włoch, ale teraz kapitalną sytuację mieli Mołdawianie, a konkretnie Siergiej Kowalczuk, piłka Spartaka Moskwa. Popatrzmy, bardzo mocne uderzenie z najbliższej odległości. Jak nie padła bramka, Buffon kapitalnie. Piłka nie przekroczyła całym obwodem linii bramkowej, a więc gola nie ma. Fenomenalna sytuacja. Bardzo dobre dośrodkowanie Mitriewa i świetnie Gianluigi Buffon. No, trudno powiedzieć naprawdę, czy piłka nie była już w bramce, ale Michal Benesz uznał, że nie. Gola nie ma i nadal po 30 minutach gry w Kiszyniowie Mołdawia, Włochy 0-0. Del Piero, świetnie, Chmaruc na rzut rożny, doświadczony bramkarz, gra w CSKA Sofia. Mocny punkt reprezentacji Mołdawii. Pirlo. Del Piero, popatrzmy, Del Piero. 32 minuta spotkania, Alessandro Del Piero. Radość Włochów. Prowadzenie zespołu Marcello Lippiego. 1-0 z Mołdawią. Niewielka liczba kibiców włoskich. Popatrzmy jeszcze raz, jak do tego doszło. Del Piero miał bardzo dużo miejsca, on potrafi uderzyć. Bardzo precyzyjne uderzenie kapitana reprezentacji Włoch. I Chmaruc w tej sytuacji nie miał nic do powiedzenia. Nie zdołał zablokować strzału Łasencow. I Włosi prowadzą 1-0, ale zasłużenie. Wcześniej Del Piero trafił w słupek. To Włosi prowadzą grę, to oni są stroną przeważającą i nic dziwnego. Del Piero, Gilardino, jeszcze Włosi i nie ma bramki. Aimo Diana, to on ostatni dotknął piłki, jakże niedużo brakowało, popatrzmy. Del Piero, bardzo ładne podanie do Gilardino i Aimo Diana, piłka z Sampdorii. Tuż obok prawego słupka. Włosi w natarciu. Del Piero. Daniele Bonera. To jeden z tych młodych piłkarzy, mistrzów Europy do lat 21 w reprezentacji. Ale to podanie nie było udane. Gattuso. Przejęli piłkę Mołdawianie. Tylko na moment. Faulowany piłkarz włoski. Gianluca Zambrotta. A faulował Jurje Mitriev. I Włosi. Ale już tej akcji nic nie będzie. Koniec pierwszej połowy.